Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Kontynuuję podróż po kanałach i dziś USA Network. Na początek historia tego kanału. USA Network lub po prostu USA to amerykański kanał telewizji kablowej, którego właścicielem jest oddział NBC Universal Television and Streaming należący do firmy Comcast NBC Universal. USA Network został pierwotnie uruchomiony 22 września 1977 roku jako Madison Square Garden Sports Network. Sieć została założona przez dostawcę telewizji kablowej UA Columbia Cablevision i Madison Square Garden Corporation. Kanał był jednym z pierwszych krajowych kanałów telewizji kablowej wykorzystujących transmisję satelitarną. W przeciwieństwie do innych sieci kablowych w tamtym czasie była też pierwszą, która w dużym stopniu polegała na dochodach z reklam. Na początku sieć transmitowała głównie wydarzenia sportowe z Madison Square Garden. 9 kwietnia 1980 roku kanał zmienił nazwę na USA Network. Dodano także program dla dzieci o nazwie Calliope i kilka talk show, starając się przyciągnąć kobiety. Nowa sieć oferowała również blok programowy od Black Entertainment Television i nadawała C-SPAN w ciągu dnia. W 1981 roku zmienił się właściciel kanału. Time Inc. zgodził się kupić udziały UA Columbia, pod warunkiem, że właściciel Madison Square Garden, firma Gulf Plus Western, przekaże swój udział w sieci oddziałowi Paramount Pictures. Wkrótce potem MCA również przyłączyło się do zakupu sieci, tak więc wszystkie trzy firmy posiadały równe udziały. MCA i Paramount stały się następnie jedynymi właścicielami kanału, będąc spółką Joint Venture 50-50 między tymi dwiema firmami. Jesienią 1982 roku kanał zaczął nadawać mieszankę kreskówek Hanna-Barbera z lat 60. i 70. w ramach nowego bloku USA Cartoon Express. Noce składały się ze starych niskobudżetowych filmów i krótkometrażówek oraz teledysków w ramach programu o nazwie Night Flight. W latach 1984-1986 program USA Network zaczął odchodzić od sportu i przechodził w kierunku programów rozrywkowych, których nie można było znaleźć w innych stacjach. W sezonie 1985-1986 kanał miał 4 godziny oryginalnych programów. Jednym z oryginalnych seriali sezonu 1985-1986 było Check It Out. Jedną z tradycji w USA Network był popołudniowy zestaw powtórek. Teleturniejów. W wrześniu 1985 roku sieć rozpoczęła nadawanie pierwszego oryginalnego teleturnieju Jackpot, będącego remake'iem teleturnieju z lat 70. oraz drugi Love Me, Love Me Not. W czerwcu 1987 roku na kanale zadebiutował kolejny teleturniej Bumper Stumpers. W styczniu 1989 roku w USA Network zadebiutował USA Up All Night, czyli prezentacja niskobudżetowych filmów fabularnych, które były emitowane jako część weekendowego nocnego programu. 24 września 1992 roku USA Network uruchomił siostrzany kanał Sci-Fi Channel, skupiający się na serialach i filmach science fiction. W styczniu 1993 roku kanał zaczął nadawać WWF Monday Night Raw, który był pierwszym cotygodniowym programem WWF nadawanym na żywo. We wrześniu 1993 roku USA Network przyjęły nowy wygląd i nowe hasło The Remote Stops Here. W 1994 roku firma Paramount Pictures, Paramount Communications została sprzedana Viacom. W następnym roku MCA została przejęta przez Seagram. W kwietniu 1996 roku firma Viacom sprzedała swoje udziały w USA Network i Sci-Fi Channel w firmie Seagram za 1,7 miliarda dolarów. W lutym 1998 roku powstaje USA Networks Inc. W lipcu 1995 roku USA Network rozpoczął emisję nowego biznesowego kanału informacyjnego Bloomberg Information TV od poniedziałku do soboty od 5 do 7 czasu wschodniego. W październiku 1995 roku sieć zrezygnowała z całego bloku teleturniejów, który został zastąpiony blokiem o nazwie USA Live. 17 czerwca 1996 roku sieć zaprezentowała nowy wygląd anteny, który obejmował wprowadzenie nowego logo. To logo zostało później zastąpione w lipcu 1999 roku na rzecz logo w stylu flagi USA. W wrześniu 1996 roku USA Network zastąpiły USA Cartoon Express innym blokiem dla dzieci USA Action Extreme Team.
kanał całkowicie zakończył blok animacji w wrześniu 1998 roku. W czerwcu 2000 roku USA Network straciły prawa do transmisji WWF na rzecz Viacom. W maju 2002 roku USA Network sprzedały swoje aktywa telewizyjne i filmowe, w tym USA Network i Sci-Fi Channel w firmie Vivendi Universal. USA Network i inne kanały zostały włączone do Universal Television Group Vivendi. W lipcu 2002 roku na kanale zadebiutował serial Detective Monk, w którym Tony Shalhoub wcielił się w Jana Monka. Stał się jednym z pierwszych przełomowych seriali USA Network i był emitowany przez 8 sezonów aż do 4 grudnia 2009 roku. W 2004 roku NBC Universal oficjalnie przejęło kontrolę nad USA Network i jego siostrzanymi kanałami. W tym roku odbyła się także premiera serialu Science Fiction 4400. W 2005 roku USA Network wprowadziło nowe logo i nową kampanię marketingową Characters Welcome. W październiku 2005 roku WWF Raw wróciło do USA Network po tym, jak Viacom nie odnowił swojej umowy nadawczej z WWE. W kwietniu 2016 roku USA Network zaprezentowało nową kampanię brandingową i hasło We the Boat. To by były wydarzenia z historii USA Network, a teraz co tam, panie, w telewizji? USA Network zobaczymy policjantów na rowerach, agentkę Nikitę, śledztwa Adriana Manka i 4400 zaginionych ludzi. Będą też lekarz leczący bogatych, spalony szpieg, fałszerz współpracujący z FBI, agentka CIA działająca pod przykrywką i zakochane pary kuszone na wyspie. Teraz trochę szerzej o produkcjach USA Network. Na początek niebieski Pacific albo błękitny Patrol, w oryginale Pacific Blue. Amerykański serial kryminalny o zespole policjantów Departamentu Policji Santa Monica, którzy patrolują plaże na rowerach. Serial był emitowany w USA Network od 2 marca 1996 roku do 9 kwietnia 2000 roku. I w sumie wyemitowano 101 odcinków. Serial często był opisywany jako Baywatch na rowerach. W Polsce serial był emitowany na kanale Polsat 2 pod oryginalnym tytułem oraz od 1 marca 2013 roku w TV Puls pod tytułem Błękitny Patrol. Kolejny z seriali to Nikita. W oryginale La Femme Nikita, czyli Kobieta Nikita, jest to serial produkcji kanadyjskiej, który powstał na podstawie filmu Nikita Luca Bessona. Nikita Samuel na skutek zbiegu okoliczności zostaje skazana na dożywocie za zabójstwo policjanta. W celi więziennej dowiaduje się jednak, że upozorowano jej samobójstwo i od tej pory będzie musiała pracować dla tajnej organizacji antyterrorystycznej o nazwie Sekcja 1. Jej opiekunem zostaje Michael Samuel, pod którego bacznym okiem przechodzi szkolenie, po którym ma zostać maszyną do zabijania. Czasem dla pracodawców Nikity pojawia się problem, między nią a Michaelem rodzi się uczucie. Teraz Detective Monk. W oryginale Monk był to amerykański serial kryminalno-komediowy, emitowany od 12 lipca 2002 roku do 4 grudnia 2009 roku w USA Network. Tytułową rolę Adriana Manka zagrał Tony Shalhoub. Serial łącznie liczy 125 odcinków podzielonych na 8 serii. W Polsce pierwsza emisja odbyła się na antenie Canal+. Głównym bohaterem serialu jest były policjant Adrian Mank. Gdy jego żona Trudy zostaje zamordowana, pojawiają się u niego zaburzenia psychiczne, które uniemożliwiają mu pracę w policji. Dzięki pomocy osobistej pielęgniarki Sharony Fleming dochodzi do częściowej poprawy stanu zdrowia Manka, co umożliwia mu objęcie posady konsultanta Departamentu Policji w San Francisco, pomagając kapitanowi Lelandowi Stottelmajerowi rozwiązywać kryminalne zagadki, jednocześnie myśli uporczywie o znalezieniu mordercy żony.
serial 4400, w oryginale The 4400. To amerykański serial science fiction emitowany w USA Network od 11 lipca 2004 roku do 16 września 2007 roku. Łącznie wyprodukowano 4 sezony tego serialu. 4400 opowiada o losie ludzi zaginionych w połowie XX wieku. Pewnego dnia wracają na Ziemię w świetlistej kuli. Mają tyle samo lat, ile mieli w chwili zaginięcia, choć ich krewni dawno poumierali. Agenci badający sprawy związane z odnalezionymi są szczególnie w nie zaangażowani, gdyż każdy z nich ma bliską osobę, która należy do grona 4400. Każdy z 4400 posiada jakieś zdolności niewytłumaczalne dla normalnych ludzi. Przykład: przewidywanie przyszłości, uzdrawianie, świercanie śliną, słyszenie myśli ludzi, zabijanie krzykiem czy panowanie nad wolą innych. Serial doczekał się rebootu w 2021 roku i jest emitowany od 25 października na antenie The CW. Kolejny z seriali to Tożsamość szpiega, w oryginale Burn Notice. Amerykański serial sensacyjny, który miał swoją premierę 28 czerwca 2007 roku w USA Network. W Polsce pojawił się 3 września 2008 roku w TV Puls. Tytuł serialu odnosi się do zawiadomienia o spaleniu, czyli wydaniu przez agencje wywiadowcze w celu zdyskredytowania lub zwolnienia agentów, którzy zostali uznani za niewiarygodnych. Kiedy szpieg zostaje spalony, związek z organizacją szpiegowską zostaje zerwany. Agent pozostaje bez dostępu do gotówki i wpływów. Serial wykorzystuje narrację z drugiej osoby, przedstawiające punkt widzenia agenta tajnych operacji Michaela Westerna. Po spaleniu w trakcie operacji w południowej Nigerii, następnie pobiciu i porwaniu, Western trafia do swojego rodzinnego miasta Miami na Florydzie. Opiekuje się nim jego była dziewczyna Fiona Gwynem. Western niechętnie zostaje wciągnięty do pracy jako nielicencjonowany, prywatny detektyw rozwiązujący problemy zwykłych obywateli. Western walczy z szeregiem przestępców, jednocześnie podąża tropem, który prowadzi go do osób odpowiedzialnych za jego spalenie, a później dowiaduje się, dlaczego to nastąpiło. Kolejny z seriali to Bananowy Doktor, w oryginale Royal Pains. Amerykański serial komediowy, emitowany w USA Network od 4 czerwca 2009 roku do 16 lipca 2016 roku. W Polsce emitowany był przez TVP1, TVN7 i Universal Channel. Lekarz Hank Lawson, w tej roli Mark Feuerstein, zostaje zwolniony z pracy w szpitalu po niesłusznym oskarżeniu o nieumyślne spowodowanie śmierci jednego z wpływowych dobroczyńców placówki. Załamany przyjmuje propozycję odwiedzin u swojego młodszego brata Evana, tej roli Paulo Costanzo. Jego brat mieszka w Hamptons, czyli miejscu zamieszkania najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Ratuje tam kobietę i dzięki zdobytej popularności zostaje lekarzem na telefon dla mieszkańców Hamptons. Kolejny z seriali to Białe Kołnierzyki, w oryginale White Collar. To amerykański serial, emitowany na antenie USA Network od 23 października 2009 roku. Fabuła serialu oparta jest na współpracy niesamowicie inteligentnego i sprytnego fałszerza dzieł sztuki Nila Kefreya, tej roli Matt Bummer, i wytrwałego agenta FBI Pete Burka, tej roli Tim Decay. Neil, zawiązawszy układ z FBI, musi pomagać chwytać ludzi z branży. Neil jest wcieleniem uroku i charyzmy, która pomaga mu radzić sobie w życiowych sytuacjach. Znalazł sobie bogatą sponsorkę, wdowę po bogatym oszuście. Ma też dużo sprytu i przebiegłości. Jego relacja z agentem Burkiem oscyluje na granicach respektu i kpiny. Burk docenia zdolności Kefreya, ale traktuje go z rezerwą. Musi też chronić go przed Kate, kobietą, przez którą
Złodziej uciekł z więzienia. Kolejny serial to Camouflage, w oryginale Covert Affairs. Amerykański serial emitowany przez USA Network. Jego premiera miała miejsce 13 lipca 2010 roku. Młoda stażystka CIA, Annie Walker, zostaje wysłana do pracy w DPD jako agentka terenowa. August Augie Anderson, niewidomy technik, jest przewodnikiem Annie w jej nowym życiu. Na początku Annie pracuje w Smithsonian Museum, ale później zostaje zwolniona. Serial śledzi ewolucję Annie od młodej agentki, która przynosi kawę swoim współpracownikom, do zatwardziałego szpiega. Na koniec jeszcze jeden program, Temptation Island. To amerykański reality show, w którym kilka par zgadza się zamieszkać z grupą singli, aby sprawdzić siłę swoich związków. Zasada jest taka, że panie zamieszkują w domu z kilkunastoma obcymi mężczyznami i na odwrót panowie zamieszkują z kilkunastoma obcymi kobietami. Wystawiani są na tytułowe pokusy i podczas trwania programu mogą stwierdzić, czy chcą pozostać w obecnym związku, czy też stworzyć nowy związek z osobami, które miały ich kusić. Program miał swoją premierę pierwotnie na kanale Fox w 2001 roku, a w 2019 roku został odświeżony przez USA Network. Program od samego początku budził kontrowersje, co jednak przekładało się na wysoką oglądalność. Prowadzącym programu jest Mark L. Wahlberg. Polska wersja tego programu będzie emitowana jesienią na antenie telewizji Polsat. Prowadzącym został Michał Figurski. I to by było wszystko na temat produkcji USA Network w kolejnym odcinku produkcji TLC. Do zobaczenia!